W minionym roku średnio co 7 godzin jednostki Straży Pożarnej, Zawodowej i Ochotniczej były alarmowane o powstałych zagrożeniach. Na terenie Powiatu Subalskiego w 2021 roku powstało ponad 1200 różnego rodzaju zdarzeń, w tym 275 pożarów a 837 miejscowych zagrożeń. Niestety było również blisko 100 fałszywych alarmów. W porównaniu z rokiem 20 nastąpił spadek ilości interwencji. Statystycznie do grup obiektów o największej palności w minionym roku należały obiekty mieszkalne. Odnotowaliśmy 115 takich pożarów, poinformował w raporcie komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej. Średnio dwa razy w tygodniu strażacy gasili pożary w budynkach mieszkalnych. Główną przyczyną były urządzenia grzewcze. W sumie 93 zdarzenia, znajdujemy w raporcie. W wyniku podpaleń powstało 59 pożarów, zapruszenia ognia 30, zaś wadliwie działające instalacje i urządzenia elektryczne. Spowodowały 18 takich zagrożeń. Pożary w obiektach mieszkalnych niezwykle często są efektem nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczo-kominowych oraz nieterminowego czyszczenia przewodów kominowych. Na szczęście w tego rodzaju zdarzeniach nie odnotowano w minionym roku ofiar śmiertelnych, ale cztery osoby zostały ranne.